ceny, rozumiecie? Nic nie mam poza godnością osobistą i honorem. A ty, Marysie, pierdalaj swojego życia, rozumiesz? Się powiesz. Będę losować, kto dam dupy. Kto powiedział, że Marek mi za mało wydupczył? Kto to powiedział, że już drugi raz ta sama osoba, że liza Marko w dupę? Zobaczyłam czy jakichś takich chłopaków, nie? Na klatce. Tylko wyobraźcie sobie, że oni już byli dwa dni wcześniej. No i tam jeden z tych chłopaków mi mówi, że ja mam z internetu usunąć jego zdjęcia, bo on sobie nie życzy, żeby pokazywać jego zdjęcia. No i jakiś taki chłopak, taki blondyn, jakieś takie loczki, nie? No i ja po prostu, kurwa, pierwszy raz w ogóle widzę tego gościa, nie? I on, no ja tam zeszłam wczoraj i dwa dni temu i on mówi, zeszłam z telefonem w ręku, nie? A on, że ja mam natychmiast usuwać jego zdjęcia. A ja w ogóle człowieka nie znam. Normalna odpowiedź, żebyście Ela, nie przecież nie ma goła. Nie mam pojęcia, w ogóle jakie zdjęcia chodzi. Jak oni byli dwa dni temu i dzwonili, wyzwaniali domofonem, drung, przez 10 minut, to ja akurat spałam. No po prostu spałam, nie? I zeszłam na dół, oni tam jakąś awanturę, usuń zdjęcia, a ja nie wiedziałam w ogóle o co chodzi i ja mówię, no przepraszam, bo ja teraz śpię. No to proszę mi wysłać jakąś wiadomość, no to ja się do tego ustosunkuję, bo ja teraz nie mogę się tym zająć. No bo ja jestem, kurwa, w moim domu prywatnym i sobie akurat śpię, no. Byłam akurat w fazie głębokiego snu, bo jest faza snu czuwanie, a w końcu się wchodzi w fazę snu głębokiego, że nie jesteś w stanie... 605 zł. Słuchajcie, jesteś bardzo zmęczony i wchodzisz w fazę snu głębokiego, to ani nie słyszysz telefonu. Przepraszam, nie mogę tego teraz zejść, jestem w fazie głębokiego snu, śpię. Jak się dobrze sprawę? Ani w ogóle nic, nie? Ale ja tam muszę jakoś czuwać, co się dzieje, więc wyszłam w fazie głębokiego snu. O! Oni tam coś do mnie gadali, a ja w ogóle nic to tam nie kontaktowałam, nie, bo ja byłam w śpiączce. No kurwa, jeżeli w swoim mieszkaniu, to sobie mam prawo spać, no. To tak jakbyście obudzili dzika w lesie i on by sobie akurat spał, no. Chyba też by za bardzo mnie kontaktował. No i co, kurwa, dobrze się bawicie? Chcecie iść na mój kanał? Chcecie wejść na mój kanał? Po co tutaj dzwonisz, kobieto? Usuniesz moje zdjęcie z Facebooka? A po co tutaj... Pytam się, ale pytam się, usuniesz moje zdjęcie z Facebooka? Kopiesz... Tak, oczywiście, że usunę. No czego jeszcze, kurwa? Czego jeszcze, kurwa, ode mnie chcesz? W tym momencie usuwasz... Czego ode mnie, kurwa, chcesz? Wezwę policję. No to wzywaj policję. Usuwaj to zdjęcie po prostu teraz. A co robicie z tymi drzwiami? Co robisz tutaj? Ja tylko z kolegą czekam. Co robisz, koleżanko? I co robisz tutaj? Elka. Wypierdalaj! Zdjęcie z Facebooka. Dobrze, usunę, a teraz stąd wydupczaj! Powiem szczerze, przyznam się szczerze, że dzisiaj napisałam do kilkunastu osób, w tym hejterów, żeby pomogli mi załatwić sprawę z tym chłopakiem. Mianowicie, zaraz wam powiem, co im napisałam. Z chłopakiem, który mnie nachodzi i nęka i obraża i w ogóle nie wiem, o co chodzi. To już wam czytam. Witaj. Czy możesz rzucić na różne Discordy film z twarzami tych frajerów, którzy mnie wczoraj napadli pod moim domem? Tylko z jakiegoś fake konta. To było wczoraj w piątek 24 listopada 2023 roku. Cukierkowy rzecznik przesyła 2 euro. Pozdro dla Inka, skład Odłosia, Czerwone Serce. Dobra. To czytam jeszcze raz, żebyście nie zapomnieli. A więc tak. Witaj. Czy możesz wrócić na różne Discordy film z twarzami tych frajerów, którzy mnie wczoraj napadli pod moim domem? Tylko zrób to za jakiegoś fake konta. To było wczoraj w piątek 24 listopada 2023 rok. Albo wyślij to hejterom. Niech ludzie zobaczą ich twarze, niech ci gangsterzy nie czują się bezkarni. Gangsterzy. Potem? Ja myślę, że było tak jak z Andrzejem wtedy. Oni przyszli w bardzo złym momencie. Może nie do końca byli mili, no i się Ela... dostała tak zwanej wścieklizny. Po chwili, gdy przyszli, mnie pobili. Mam dzisiaj rozbitą głowę, boli mnie ramię i noga. Dzisiaj cały dzień ci mężczyźni dzwonią i piszą mi wyzwiska. Uderzyłam tego kolesia w twarz dłonią, bo mnie szarpał za ubranie i wystraszył mnie, a on mnie potem zmasakrował pod blokiem pięściami. Nie wiem nawet, o co im chodziło. Cały tydzień przychodzili i wyzwaniali do mnie domofonem w nocy. Przez tą sytuację załamałam się i nie zrobiłam wczoraj live'a, na którego czekało ponad 2000 osób. To jacyś gówniarze pracują w firmie pyszne.pl. Gangsterzy z pyszne.pl. Jeżdżą na rowerach i dowożą ludziom jedzenie. Znają mnie
bo dostaję od widzów zamówienia jedzenia w czasie moich live'ów. Chyba mają problem z tym, że oni jadą na rowerze za 10 zł przez pół godziny, czasami nawet w nocy, żeby mi dostać pizzę, więcej. Ja mam do pizzy za darmo. Chcieli mi dokopać za to, że jestem znana i zarabiam na moich live'ach. Pobili mnie, bo to nie ja wożę pizzę rowerem po nocach, tylko oni. Poszło o to, że ten chłopak kiedyś rozpoznał mnie na ulicy, dałam mu moje wizytówki i zrobiłam sobie z nim zdjęcia. Pozwolił mi pokazać te zdjęcia. Potem zmienił zdanie i zaczął mnie nachodzić w domu, że mam usunąć z internetu te zdjęcia. Zrobiłabym to, ale nawet nie wiedziałam, o które zdjęcia chodzi, bo chłopak sfotografował się ze mną zamaskowany. Miał na sobie czapkę z daszkiem, ukryte włosy i kaptur. Nie rozpoznałam go, gdy przyszedł. Gdyby faktycznie chodziło mu o ochronę wizerunku, to by sam nie wrzucał dzisiaj do internetu filmów z wczorajszej przepychanki pod moim domem, na których go widać. Wysyłam ci film i zdjęcia tego chłopaka. Pokaż go światu. Rozpoznałabyś, że chłopak ze zdjęcia to ten typek na klatce z kręconymi włosami, który do mnie przyszedł. No i taką wiadomość wysłałam dzisiaj do 20 osób. Wysłałam wszystkie filmy.